Zielone światło dla rowerów. Od dziś również tych miejskich, bo ze swoim piątym już sezonem ruszył właśnie Chorzów. To pierwsze miasto w regionie korzystające z publicznego systemu wypożyczania rowerów, skąd po zimowej przerwie jednoślady wyjadą na ulicę. Od piątku z ponad 380 rowerów mogą korzystać mieszkańcy Chorzowa, a jak pokazują statystyki, zainteresowanie wypożyczeniami dwóch kółek z biegiem lat jest coraz większe. Już blisko 500 000 wypożyczeń. Przekładając to mniej więcej na przejechane kilometry, to jest około 2 000 000 kilometrów, więc naprawdę te liczby są imponujące i uważamy, że misja nasza, która jest zmieniania miast na bardziej zielone, spełnia się i bardzo nas to cieszy. Chorzów może pochwalić się nie tylko inauguracją sezonu jako pierwsze miasto w województwie śląskim, ale też rowerami najnowszej, czwartej generacji. Te nie wymagają już stawiania znanych wszystkim ze swojej problematyki w obsłudze stacji dokujących. To zdaniem przedstawicieli miasta może dodatkowo zachęcić do przesiadania się na rower w Chorzowie, gdzie stacji wypożyczeń jest aż 45, w tym 7 w samym Parku Śląskim. To nie tylko Park Śląski, nie tylko rekreacje przez weekend, ale także dojazd do pracy, dojazd do szkoły, dojazd do Urzędu Miasta w wiele punktów Chorzowa. Takie są trasy, choć oczywiście Park Śląski jest stworzony do rowerów i tu mamy wiele wypożyczeń, nie tylko przez Chorzowian. W blokach startowych stoją już rowery miejskie w Katowicach. Tam oficjalnie rozpoczęcie sezonu w sobotę 1 kwietnia i nie jest to żart. W tym roku miasto przygotowało dla użytkowników ponad 1000 jednośladów, w tym 20 rowerów cargo w łącznie 125 stacjach. Przy tej okazji przedstawiciele urzędu zapowiadają budowę nowej infrastruktury rowerowej w mieście i rozbudowę obecnej. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji brakującego fragmentu drogi rowerowej na ulicy Gospodarczej. Jego ukończenie, mamy nadzieję, że już niebawem sprawi, że z Doliny Trzech Stawów będzie można po takiej infrastrukturze typowej dla rowerzystów, a więc zdecydowanie bezpieczniejszej dla tych uczestników ruchu, dostać się na Nikiszowiec. I choć inflacja powoduje wszechobecną drożyznę, z dwóch kółek miejskich w Katowicach będzie można skorzystać na tych samych warunkach jak dotychczas, co oznacza pierwsze 15 minut jazdy za darmo, a pełna godzina to zaledwie złotówka. Wstępnie sezon katowickiego roweru miejskiego potrwa do końca sierpnia z możliwością jego zakończenia szybciej bądź później, co zależne jest od uruchomienia roweru metropolitalnego. Można będzie skorzystać z około 7 000 jednośladów, ale przetarg też zakłada możliwość opcji. Możemy dokupić około 800 kolejnych rowerów. Jedyna oferta przetargowa jest w trakcie rozstrzygania, choć znacząco przekracza budżet metropolii przeznaczony na ten cel. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa ma zostać podpisana w kwietniu, a pierwsze rowery trafią do gmin w trzecim kwartale tego roku. W pierwszym etapie będzie ich ponad 1200 i pojadą m.in. do Katowic, Sosnowca i Tychów.